Witamy ponownie widzów na YouTube. Także zostaliśmy najemnikiem. Sprawdźmy sobie właściwości tej broni, znaczy zbroi. Przed bronią, przed strzałami mamy po 30. Teraz tak. Tego i tak na razie nie będziemy nosić, więc damy sobie do umiejętności machania mieczem. No są bardzo nikłe. Ten miecz nam na ten moment wystarczy, który mamy przy sobie. Wbrew jego woli. Nie wiem, on się tak denerwuje. Dużo by mnie to kosztowało. Ode mnie nikt. Będziemy się kierować w stronę miasta. Tam też mamy zadanie, natomiast po drodze poszukamy kilka miejsc. Naucz mnie. Mogę cię nauczyć. To żadna tajemnica. Mnie mówi. Już jesteś lepszy. Tylko proszę, naucz mnie. Mogę cię nauczyć walki każdą broń. Dużo by mnie to kosztowało. Nie mówię ci przecież nic nowego. Się niczego nie dowie. Już jesteś. Mam swoje zdanie na ten temat. Dobra. Nie wiesz. Dalej jesteśmy zieloni, bo potrzebujemy jeszcze chyba 10. Nie wiem, czy tutaj otwórz macham broń. Szybciej. Nie wiem, czy ja macham cokolwiek lepiej w tym momencie. Nie słyszysz mnie? Powtarzam, odłóż broń! Słyszę cię. Już sobie idę. Dobra. Także szukamy tych całych X-ów i wykopiemy resztę rzeczy. Mam swoje zdanie na ten temat. On myśli, że to takie łatwe. Nie mówię ci przecież nic nowego. Dużo by mnie to kosztowało. Tym na razie nie będziemy zaczynać. Także przypuszczam, że ten X jest za tamtą farmą w takim razie, skoro nie tutaj. Po drodze trochę bestii, z którymi teraz powinno już iść znacznie, znacznie prościej. Okej. No, czy dalej mi coś tam bierze? Natomiast dużo mniej. Jakby nieco szybciej padali. O, jeszcze pilnowałyście czegoś, polne bestyje, także zaraz to sprawdzimy. No, co się tak długo trzymasz? Dziękuję, dobranoc. Skórzany mieszek, ziele lecznicze. No dobra, wybijmy kolejne. Czy dobrze, że pobiegła jedna, tylko dziwne, że nie ta, co myślałem, że pobiegnie jako pierwsza. No, co mi tyle zabrałaś życia, pełna bestio. Niedobrze, niedobrze. Będziemy musieli kupić sobie jednak trochę butelek. Z życiem. To jest dość irytujące. Dobra, teraz nam poszło trochę lepiej. Tu jest następno.
skąd się roślinki skończą. No, tutaj jest już spoko. Ale tutaj dalej nie ma. Dobra, obejdźmy tą farmę. Mam nadzieję, że właśnie tutaj będzie ten pierdzielony X. A jak nie, to pójdziemy po kolejny i się zastanowimy, gdzie on może być w takim wypadku. Mi się cały czas wydaje, że on był za farmą Monara, nie wiem dlaczego. Chyba rzeczywiście tak będzie. No tutaj nic nie widzę. Jeszcze jakiegoś trolla mamy. Szkieleta, żeby było zabawniej. Który nas tu pewnie naklepie. No właśnie, tak też podejrzewałem. No i teraz nam pójdzie gorzej z tą bestią niż wcześniej. No może nie. Ale ciągle się zastanawiam, gdzie jest ten X-ik paskudny. Naklepmy temu ziomowi, bo będzie nas denerwował. Jesteś tutaj za. Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Zapomnij o tym. Nic ode mnie nie dostanę. W takim wypadku obawiam się, że muszę wygar... Dajesz. No to cho... No cóż, w tak... No. Gothic, gra wiecznego zapisywania i wczytywania. To jeszcze raz. Wyciągnąłem miecz w ogóle? Panie. Dobra, no nie chcecie bić. Bo jeszcze możemy przegrać. Chcę po prostu zdobyć ten zafajdany X. Chyba nie ma. Prześpijmy się, żeby nie marnować roślinek. Gdzieś tu na pewno będzie łoża. No właśnie.
potworne bestie, to spoko. Ja szukam X-a, którego nie ma. Dobra, idziemy po tamten, który nam został. Nie chcę z dwoma walczyć. Gin szybciej. Dobra, to zamiatane. Wróćmy się tutaj, zabijmy dzika, zobaczymy czy damy już radę. Mam nadzieję, że tak, no bo bez żartów. No ale to z jednym. Czy ja mogę walczyć z jednym z tych dzików? Panie dzik. Od razu będziesz podbiegać, tak? Ale się udało. Dobra, czyli nie damy rady za bardzo. Chyba, że będziemy mieli farta. Ale raczej nie sądzę. A dużo nam nie zabrakło. Trochę lepsza broń i dziki będą padać. Także źle nie ma, przynajmniej nas nie wykańczają już jednym uderzeniem, jak to niedawno bywało. No ale sobie ich obejdźmy. Najważniejsze, żebyśmy byli w stanie zabić topielca, który będzie strzegł tamtego jednego X-a. Są te ziomale. Widzi i słyszy się to i owo. Płyniemy na wyspę. Naprawdę w to wierzysz? Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Szybciej, szybciej. Gdzie jesteś, topielcze? No i będzie problem z tym topielcem. Jakby nie było. Już nam zabrał dużo życia. Okej. No ale musimy sobie jakoś poradzić. Może mogę też spróbować odciągnąć, ale to byłoby trudne. I tak by tam wrócił przed nami, bo pływają zbyt szybko. Spróbujmy. Jeszcze raz, ale to w takim razie wrócę do was, jak już go naklepię. Okej, okay, wiecie co? Nie będziemy się z nim męczyć, pewnie by nam się udało, ale jakby później przynajmniej jeden z tych skarbów jest w miejscu przy bandytach, gdzie i tak będziemy musieli być, żeby rozwiązywać sprawę zaginionych ludzi między innymi. Także wróćmy się do miasta, dokończmy sobie jakieś tutaj rzeczy po drodze. Będziemy mieli możliwość jeszcze naklepania kilku bandytom i dołączenia wreszcie do tej dziedziny złodziei. Mam nadzieję. Więc na ten moment sobie wparujemy tutaj.
Kiedy w końcu dostanę mój czynsz? Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Nie mam czasu na takie rzeczy. Daruj sobie. Już nic więcej nie dostaniesz. Już ja cię nauczę, ty żałosny oszuście. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie mówię ci przecież nic nowego. Ej, on serio? Myśli, że to takie łatwe. Dobra, zrobimy to inaczej. Dlaczego się do tego zabrał? Uciekaj, uciekaj! Stój, śmieciu! Dobra, rzucimy na niego czar. Powinno się udać. Może trochę bliżej jak będziemy. Nie za drzewem. Zobaczymy, czy zadziałało. Ale chyba tak. Kiedy w końcu dostanę mój czynsz? O Boże. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Oto twoje... Gdzież ty się podziewasz, cały... Nie chcesz wiedzieć. Cóż, to... Odnoszę wrażenie, że gapisz się na mój pierścień. Nie wiem do końca, co o nim sądzić. Ciągle to samo. Naprawdę to wierzysz? To akwamaryn. Znasz ten kamień? Żadna tajemnica. Owszem, witaj w kwaterze głównej, bracie pierścienia. Czym no. mogę służyć? Znasz gościa z zasłoni... Widziałem go już kiedy. Wynajmował... Gdybym go ciągle nie mę... A pewnego dnia nagle... Można ufać. W końcu to była jego decyzja. Pokaż mi... Oczywiście, bracie. Bracie pierścienia. No, nie mamy tyle siły. Tutaj zdecydowanie też nie. No dobra, nic specjalnego, ale ja ci za to posprzedaję trochę swojego tałataństwa. Tego jest więcej, wiesz? Nic nie mogę na to poradzić. Trzeba po prostu słuchać. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Czyli tutaj nie da się jeszcze przeprowadzić tego pojedynku? Ej, ty! Powinien był wiedzieć lepiej. Dobre mają tu piwo? Nic nie jest nie może najlepsze, ale w tych ciężkich czasach nie Nikt ma co nie wybrzydzać. Nic mnie już nie dziwi. Dużo by mnie to kosztowało. Coś się w końcu zmieni. Ciągle to samo. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Nie wiem, ty mi powiedz. No, słuchaj, co porabiasz ludzi? Jeszcze kilka dni temu wypruwałem sobie flaki na polach obszarnika. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko, co mam, znajduje się w moim kufrze. Niczego więcej mi nie trzeba. Musiało się to zdarzyć. Interesowałby cię mały konkurs? To naprawdę nie mój problem. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. No. A na czym miałby on polegać? Nazwałem go do dna. Zasady są całkiem proste. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa.
Każdy kufel musi być opróżniony do dna, tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na... Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę... Mnie mówili co innego. Czy mogę postawić na kogoś innego? Oczywiście. Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś... Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Można ufać. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć i będziesz miał... Nie wiem, ty mi powiedz. Dobra, no to idziemy. Naprawdę w to wierzysz? Pójdziemy w drugą stronę. Bo chcemy wybić bandytów na moście. A tędy dojdziemy do mostu, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj będą jakieś zombiaki, z którymi na razie nie chcemy się jeszcze spotkać. Ale wszystko w swoim czasie. Za to polną bestią jak najbardziej nie pogardzimy. No dwoma... Dwoma nie. Jedną. Dobra. Okej. Wypadałoby się przespać, skoro już jesteśmy pod szpatą, ale okej, to po prostu zjemy jeszcze trochę rzeczy. Teraz tak, łuku nie założę, tamten słabszy sprzedałem. Broń mamy taką mizerno-średnią, bym powiedział. A tamtych bandytów jednak trochę będzie. Też mamy. Dobra, zapiszmy to. Spróbujemy się z tymi bandytami, zobaczymy, czy damy radę. Jakoś się z nimi zabawić. Mam jeszcze... A, bagienne ziele. Rozerwę cię na kawałki! No to rozerwij, chodź. No dobra. Zasłużyłeś na to, gnido! I spróbujemy magią. Dobra. Co my tu mamy, co możemy na nich zastosować?
Mamy tą burzę ognia, ale nie wiem, czy mam na tyle many. To jest mała burza ognista. Spróbujmy. Co nam to da? To tak, żeby on... strzelmy... tego na przykład. Dobra, zapaliło się dwóch. To nie jest takie głupie. Tylko ile oni mnie będą gonić? O to jest pytanie. I tak czynię. Uciekam najszybciej, jak tylko potrafię. W ogóle jak bardzo was poraniłem. Tak z ciekawości. Czyli nie bardzo. Powiedziałbym wręcz, że bardzo mało. Oj, panie. Nie w plecy. Uciekaj najszybciej, jak tylko potrafisz. Tak też robię. Jeszcze krwiopijce załatwili. Zniszczenie ożywieńca, ognista strzała. Dobra, spróbujmy lodową strzałą w takim razie. A, kogoś tam wybijają. Nie wiem, czy dostał. Mamy jeszcze ognistą strzałę. Może tam te potwory ich zabiją. Byłoby całkiem w porządku. Nie mam many. Zapiszmy to. Zabili parę bestii. Mówi się trudno. To doświadczenie jestem w stanie poświęcić. Dobra, to może zdążę zabić tego jednego, co tam pozostał. I tam będą szli wolno. Będą tępić te bestie. To ja w tym czasie zabiję tego ostatniego, który tam siedzi. Rozerwę cię na kawałki. Oj, 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 oj. Trochę więcej ich tu jest niż myślałem. Stój, śmieciu! Oj, chyba ktoś dostał z łuku w plecy. Uciekaj najszybciej, jak tylko potrafisz. Ja bym tego nie zrobił. Trzeba po prostu słuchać. Gonią mnie? Podprowadzę ich tu może. Nic albo się lepiej w związku nie. Z tym nie zmieni. W końcu to tutaj będzie trzeba decyzji. Swoich pobić, niestety. To przecież oczywiste. Żadna wielka sprawa. Nie musisz mnie o to pytać. Nie wiem, ty mi powiedz. Dobra, to rozwiążemy tutaj temat. Hej, ty! Uciekali jak zające, byłem zupełnie sam. Masz jakieś kłopoty? Nie. Na pewno? Tak. Wszystko... Był w sztok. Wszystko w porządku? Jedno złe słowo, Aro. Czy przyłączysz się do... Nie będę stał jak idiota i przyglądał się. No dobra. Nie można na tym polegać. To uratujemy tych chłopów. Nie wiem, co cię tu przygnało, ale lepiej zapomnij o tym i ruszaj w... Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Hej, prostaku! Mogłem ci to powiedzieć wcześniej. Dobra, jest tylko dwóch. Nikt nie chce tego zrobić. Zabijmy ich. Mogłem ci to powiedzieć wcześniej. Nas jest trochę więcej.
Mogę ci opowiedzieć o takim. Czekaj, rozerwę cię na kawałki! No dobra, to nie tak miało wyglądać. Coś tracimy percepcję. Wróćmy do miasta. To wszystko sobie zrobimy po kolei, bo ja tak się próbuję brać z motyką na słońce trochę do niektórych z tych zadań. Także miasto, gildia złodziei, to jest coś, co nas teraz interesuje. Na tą farmę jeszcze po prostu wrócimy. Tak będzie najprościej, bo jesteśmy zwyczajnie za słabi. No, to sobie stąd idźmy. Nic mi się nie stanie, oni tak tu będą cały czas. Na tą farmę jeszcze zdążymy wrócić, więc spokojnie. Chyba, że za tą farmą był ten X. O, właśnie. Tak też może być. Sprawdźmy, co my tu mamy. Ale chyba nie. No dobra. Muszę sobie przypomnieć, gdzie były te X-y. Do rozkopania. No, w tym zostawimy. Niech sobie będą. Te polne bestie to też później. Tędy dojdziemy do latarni. Tego nie potrzebujemy na razie, więc wejdziemy sobie tutaj prosto do miasta. Tam się spotkamy z pewnymi bandytami. Mam nadzieję, że oni będą mieli ryby. Powinna być gitara. Już tamtych bandytów raczej na pewno powinno nam się udać zabić, bez przesady. Dobra, jakiś grzybek. I idziemy sobie. Las. Także zapiszemy, żeby się tu nie wracać niepotrzebnie. Tym razem pokonaczy, tym razem jeszcze się z nimi nie próbowaliśmy, no ale myślę, że o ile wcześniej byłoby to bardzo trudne, tak teraz będzie to jak najbardziej do zrobienia. Więc idziemy sobie do bandytów. Tu jakieś szczury. Dobra. To jest też orkowa broń, jakbyście chcieli łatwiej zdobyć. Dla kowala. Dobra, zapiszmy tutaj, gdybyśmy się musieli z nimi męczyć częściej niż raz. No i próbujemy. Doigrałeś się. No chodź, 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 chodź. Thank you.
czy jest ich dwóch. Więc dlatego mogą być problematyczni. Normalnie by nie było z niej większego problemu pojedynczo. Ale z dwójką będzie trochę bieda, więc wrócimy się do Miki. Nie szkoda, że ten łuk sprzedałem. Ale przy Mice będzie dwóch na dwóch, więc myślę, że uczciwiej. A ten jeden tam stał i nic nie robił. No przecież to jest jakiś bezsens. No i po co ja się tak nabiegałem? Co my tu mamy? Dobra, to jest jakaś pusta pieczara. Czy nikogo nie ma? Ale też nie ma tu za wiele. Poza ciemnymi grzybami. Mogę się ewentualnie podleczyć. Czy ja tą broń mogę założyć, czy jest dużo mocniejsza? Jest mocniejsza i nie mogę jej założyć. Dobra. Teraz jeszcze spróbujemy się z nimi. Bo jak stanę tutaj w tych drzwiach, to oni i tak mnie obejdą, więc... Rozerwę cię na kawałki! No, zobaczmy. No, bez sensu. Raczej ich nie odciągnę na tyle, żeby gonili mnie w pojedynkę, więc podprowadźmy ich z powrotem pod strażników. To teraz zróbmy to mądrzej. Tutaj doświadczenie nawet nie jest tak bardzo ważne. Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Wybiła twoja godzina. Rozerwać. Trzeba było tu nie przychodzić. Oj. Dobra. Gin, bydlaku. Długo to nie trwało. Mądra decyzja. Dobra, ten nie ma żadnej ryby. Oni teraz tak będą stali w tym przejściu. Powiedzcie, że się rozejdziecie na swoje miejsca. Naprawdę sama widziałam. Ten też nie ma ryby, ale zobaczymy, co jest u nich w jaskini. Bo jeżeli nie tam, to zostaje już tylko jedna jaskinia z bojów, która jest częścią tej misji o zaginionych.
Znaczy w sensie nie, o tych bandytach, którzy napadli tego jednego kupca. I tam jest dość trudno, z tego co pamiętam. Na pewno trudniej, jeszcze bardziej, znaczy jeszcze trudniej niż tutaj, więc... Znowu będzie taka trochę lipa. Ale jakoś to rozegramy. Możemy zawsze z Laresem iść zanieść jeszcze ten ornament. To nam da kolejne punkty doświadczenia. Dobra, chrząszcze mnie interesują, natomiast zobaczmy, co mają w tej jaskini. Dobra, no mamy tak, mamy strzały. Jest kufer, a w kufrze jest ryba. A, nie, to jest śledź. Kurde. No to niestety nie, tamto to była dziwnie wyglądająca ryba, pamiętam. No to taka trochę lipa. No nic, zapiszmy to mimo wszystko. Wrócimy się do miasta, bo co tu zrobić? Jest jakiś dziwny posąg. Nic tu ciekawego nie ma. Kość szkieletu. Chrząszcz. Bardzo biały, krótki miecz. Trochę strzał. I to wszystko. Jeszcze jest jedna taka jaskinia blisko miasta, po drugiej stronie, tam gdzie polowaliśmy z Bartokiem. Tak miał na imię ten myśliwy? Chyba tak. Jest jakiś pomnik orka po prostu. Wejdźmy do miasta ponownie. W tym razie po prostu. Bo nic tu więcej nie zrobimy. Dobra, no wróćmy się na plażę. Znaczy nie, pierwsze się wróćmy porobić trochę broni. Tajemnica, o której wszyscy. To generalnie nie jest głupi pomysł. Narobimy, posprzedajemy, będziemy w miarę bogaci. Trochę rozgrzanych też, nie? Nie potrzebuję. Przecież nie o, wszystkich. Okej. Dobry miecz. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Było dokładnie tak. Czym? Zaraz będę miał.
Dobra, na razie zostawmy to. Znaczy, taki dobry miecz jestem w stanie założyć? Nie. Nie jestem. To wykujemy jeden zwykły. Może będzie lepszy od tego, co mam teraz na sobie. Mnie to i tak nikt nie słucha. Czemu nikt mnie nie słucha? Wykujemy miecz. Czemu nikt mnie nie słucha? Teraz dobry miecz. Dobra. No okej, tylko że miecz to jest gorsze coś niż ja mam. Niestety. Dobra. Panie Haradzie. Dawno cię tutaj nie było. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Mnie to i tak. Chcę sprzedać broń, którą. Dobrze. Dobrze. Oto twoja zapłata. No. Także z kasą jest ok. Chodźmy do knajpy. Może coś tam się teraz pojawi ciekawego. Jak nie, to pójdziemy do Górnego Miasta, no bo... To dlaczego by nie? Musimy zanieść wiadomość. Ale dalej nic. To rzeczywiście prawda. Naprawdę nie potrzebuj. Naprawdę sądzisz? Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Dobra, idziemy do Górnego Miasta. Zaniesiemy wiadomość i będziemy się później zastanawiać, co dalej. A, możemy się też pobić z tamtym ziomem. Teraz mamy lepszą zbroję, więc może nam się uda przeżyć. Znaczy przeżyć na pewno, ale wygrać starcie z nim. Obrobimy jeszcze tutaj tego wartownika, jeżeli chodzi o sen. Nie wiesz. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie wiem już, w co wierzyć. Żadna wielka sprawa. Nikt mi o tym nie mówił. Stój! Tylko osoby w służbie u króla! To się kiedykolwiek zmieni. Nikt nie chce wiedzieć. Przepuść mnie. Przynoszę wieści od najemnika. Dobrze, ale ostrzegam cię. Jeśli będziesz sprawiał kłopoty... Powinien być mądrzejszy. No okej. Teraz tak, właśnie... Słyszałem. Lothar doniósł mi, że chciałeś ze mną... Jesteś tym obcym. Jestem królewski paladyn. Jestem zajętym człowiekiem, więc... Przynoszę propozycję rozejmu od jednego... Znam generała Lee. Znam też okoliczności, w wyniku których trafił... Uważam go za człowieka honoru. Jestem skłonny go ułaskawić. Jego ludzie zostaną na miejscu. Większość z nich to pozbawione skrupułów łotry, które trafiły tu za służenie. Oni nie mogą liczyć na moją... Czy to wszystko? Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w Górniczej Dolinie. W Dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że... Ale pierwsze słyszę... Czy to jakaś sztuczka, która ma mnie skłonić do zawarcia przymierza? Nie. A co to niby? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych... Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki... Dlaczego miałbym ci... Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz, tylko czy możesz sobie...
Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu, nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. A więc mam ci dostarczyć... Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o... Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, Czy to znaczy, że przekażesz mi oko... Oko i nosa... Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał. Mam na to twoje słowo. Tak. Co ci wie? To święt... Jak mam się do... Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej, musisz je... Niech ino... No, okej. Co was... Mówiłem. Także jest rozdział drugi, będą może jakieś lepsze rzeczy do kupienia, aczkolwiek już teraz te bronie były dosyć potężne. Nie wie, komu wierzyć. On myśli, że to takie łatwe. Naprawdę w to wierzysz? To jest zawiedzenie, zrobię. On jakąś misję miał dać? Co? Kim jesteś? Nazywają mnie Gerbrand. Zrozumiałem. Proszę pana. Boże, jakie uniżenie. Przynajmniej szybko załapałeś, jak tu sprawy. Jestem pewien, że gdy tylko interes zacznie się znowu kręcić, przyda mi się taki... Byłbyś doskonałym magazynem. Umiesz czytać? Nie chcę pracy. Wydaje ci się, że jesteś strasznie mądry. Uważaj, bo tutaj nikt nie dostanie roboty, jeśli się na to nie zgodzę. Jak nie przestaniesz pyskować, to będziesz spać na zapluskwionym materacu, bo tylko na tyle będzie cię stać. Przyjdzie czas, że będziesz mnie błagać. Słyszałem coś innego. Coś no. Tacy jak ty nie mają tu czego szukać. Jeżeli kiedyś uda ci się zdobyć bogactwo i szacunek, to być może spotka cię tutaj ciepło. Dobra, panie szanowny. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież... Okej, to na ten moment będziemy kończyć. Nic tutaj na tą chwilę nie wymyślimy. A na pewno obrobimy ten magazynek wreszcie za tym domem. Obawiam się, że żeby dostać się teraz do gili złodziei, to będziemy musieli pokonać pewnych bandytów, a to nie będzie proste. Także w kolejnej części będziemy po prostu bić doświadczenia, bo bez tego ani rusz. Na ten moment dzięki, zapraszam do lajkowania, komentowania, łapek w górę. A w tym momencie mówię wam cześć i czołem i do zobaczenia.